Pozycja numer 982. Okazowy trojak anomalny. Trojak anomalny z roku 1601, czyli roku, w którym król nakazał zamknięcie mennic, pozostawiając jedynie mennicę koronną w Krakowie. Tutaj w wyśmienitym stanie zachowania, z pełnym lustrem, detalem nieobiegowym. Piękne. Co ciekawe, jest to najładniejszy trojak anomalny, jaki dotychczas mieliśmy w ofercie. A przy tym trojak, naszym zdaniem, wzorowany na mennicy lubelskiej, ze względu właśnie na charakterystyczny krój portretu króla z takim ślimakiem na ramienniku zbroi, który występuje właśnie w tym okresie w Lublinie. Trojak anomalny z większego warsztatu, w Igerze pokazane cztery różne trojaki z tego okresu, z różnych odmian stemplowych. Tej w nim nie mamy. Piękna pozycja, bardzo ciekawa. Zdecydowanie warta włożenia do zbioru, nawet zaawansowanego zbioru trojaków. Polecamy.